Kapitalny skok Japończyka. Bardzo wysoka nota, ale teraz popatrzmy na skok Krzysztofa Bieguna. Ściskamy kciuki za tego zawodnika. Bardzo dobrze wysoko wyszedł z progu, leci daleko! Daleki skok Krzysztofa! Ależ to próba, ależ odpowiedź Japończykom! Kapitalny występ Polaka, 141 metrów, najdłuższy skok dzisiejszego konkursu. Skoncentrowany, spokojny, skupiony, ruszył do przodu. Nie ukrywam, że bałem się trochę o odporność psychiczną tego młodzieńca pochodzącego ze Szczyrku, bo przecież to zawodnik, który dopiero w maju przyszłego roku będzie kończył 20 urodziny, ale zaprezentował się tu jak doświadczony stary mistrz. Spokojnie, pięknie, daleko. No, troszkę rozbieżności między sędziami.